Zaledwie przed 6 dniami formalnie objął urząd prezydenta Chin, a już dziś wybrał się z pierwszą oficjalną wizytą zagraniczną. Xi Jinping odwiedza Władimira Putina. Prezydenckie powitanie na lotnisku Wnukowo z udziałem Gwardii Honorowej i wizyta u prezydenta Władimira Putina, świadcząca, jak każda pierwsza wizyta nowego szefa państwa, o wyjątkowości relacji, podkreślanych zresztą przez obie strony. Jesteśmy wdzięczni, że zdecydował się pan odwiedzić nasz kraj jako pierwszy. To pokazuje, jak wielką wagę Rosja i Chiny przywiązują do budowania dobrych relacji. Stosunki rosyjsko-chińskie są najlepsze w historii. Mamy wiele wspólnych interesów. Dalszy rozwój leży nie tylko w interesie naszych rządów, ale też w interesie obywateli. Dla obywateli ma powstać wspólny rosyjsko-chiński projekt internetowy, który raczej nie budzi skojarzeń z ostoją wolności słowa i demokracji. Ale oczywiście podstawą stosunków będzie gospodarka. Jak poetycko ujął to prezydent Putin, Rosja chce złapać chiński wiatr w swój ekonomiczny żagiel. To pragnienie bez wątpienia się wzmocni, gdy, co wydaje się prawdopodobne, Chiny prześcigną Stany Zjednoczone i staną się pierwszą gospodarką świata. Chiny są największym światowym konsumentem energii. Rosja jej największym światowym producentem. Jeżeli dodać do tego bliskość geograficzną, jak na dłoni widać, że współpraca energetyczna między obu krajami należącymi do wspólnoty BRICS jest najbardziej naturalnym rozwiązaniem. Tak jak duet Chiny-Rosja staje się naturalnym konkurentem geopolitycznym tandemu Ameryka-Europa. Stąd też znaczenie trzeciego, symbolicznego wymiaru tej wizyty. Zdecydowanie przyćmiła ona spotkania z liderami Unii Europejskiej, którzy dokładnie w tym samym czasie gościli w Moskwie. Pan Radosław Pyfel z Centrum Studiów Polska-Azja. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, witam pana i całą niefutbolową publiczność w dzisiejszy wieczór. Paru nas chyba tam zostało z jednej i z drugiej strony ekranu. To zestawienie, z jednej strony Rosja i Chiny, z drugiej strony Ameryka i Europa. To my sobie życzymy, żeby to taka tak zbudowana konfrontacja istniała, czy ona rzeczywiście się już rysuje? To przede wszystkim nie wiadomo jeszcze, jak ta konfiguracja się ułoży. Natomiast wiemy to, że wizją Władimira Putina jest Rosja jako ptak rozpościerający się na dwóch skrzydłach. Na Europie i na Chinach. Dużo poezji dzisiaj. Wiatr ekonomiczny w rosyjski żagiel, ptak, no o dwóch skrzydłach siłą rzeczy. Bywają też nieloty, nawet mając oba skrzydła. No właśnie i tak było, w zasadzie był to taki rosyjski nielot przez długi czas, bo bardziej przechylony w stronę Europy. Ten drugi kierunek azjatycki jakoś nie bardzo wychodził. Ten rosyjski ptak przechylał się bardziej w kierunku zachodnim. I tutaj władze Federacji Rosyjskiej czyniły wiele wysiłków do tego, żeby w tym kierunku, żeby zaangażować jakoś Chiny i żeby Rosja była tym ptakiem, który będzie harmonijnie leciał na dwóch skrzydłach właśnie. I ta wizyta w jakiś tam sposób może przywrócić tę nadzieję, że Rosja rzeczywiście odzyska taki balans. A przede wszystkim przy tej wizycie zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że Chiny powracają do gry jako aktywny kreator stosunków międzynarodowych, bo mieliśmy zmianę władzy w Chinach i Chiny nie były aktywne. Teraz, kiedy już poradziły sobie z tą tranzycją władzy, to prezydent Chin jako rozpoczyna aktywność w polityce międzynarodowej. I tutaj zresztą takich, jak mówili chińscy dyplomaci, których spotykałem i w Europie, i w Polsce, to mogę powiedzieć coś, czego nie przeczytacie państwo w internecie też, to oni mówili, że ta aktywność to teraz będzie właśnie Rosja, Stany Zjednoczone, Unia Europejska na początek. Pewnie potem przyjdzie czas na Polskę, ale to jest ta pierwsza rzecz, że Chiny wracają... Jeszcze, bo po Rosji prezydent Chin leci do Afryki, no co właśnie. Zresztą żadnym zaskoczeniem być nie powinno, bo tam Chińczycy trzymają się mocno i to od dłuższego czasu. Dokładnie tak, więc mówimy Chiny, Rosja, a myślimy BRIC, a nawet BRICS i myślimy o Afryce, bo tam poza trzema krajami Tanzania, Kongo i Republika Południowej Afryki, z którymi spotka się prezydent Chin, złoży tam wizyty i będzie rozmawiał o wspólnych interesach, które tak samo jak w przypadku Rosji też krążą wokół energetyki, no to mamy zjazd BRICS, czyli tych czterech czy pięciu krajów już obecnie, gdzie niektórzy analitycy nawet mówią o tym, że jest to największy przewrót
od, w polityce światowej od czasów muru, upadku muru berlińskiego, bo grupa BRICS jest coraz bardziej no, taka zwarta i coraz bardziej w zasadzie te spotkania nastawiają takie pytanie, co jest z dominacją Zachodu, co jeszcze się nakłada na dosyć niestabilną sytuację na Cyprze, co widzieliśmy w poprzednich materiałach. Dzisiaj o tym mówić nie będziemy, bo mówiliśmy przez 6 dni. Powiedział pan, że Chiny stają się kreatorem stosunków międzynarodowych. Słusznie, stają się kreatorem zapewne także problemów, o czym mogą coś powiedzieć Japończycy. Gdy chodzi o spory terytorialne, tak się składa, że jeden i drugi kraj, i Chiny, i Rosja mają swoje spory z Japonią. O Sachalin i Wyspy Kurylskie Rosjanie, o malutki archipelag Chińczycy. Czy jednak między Chinami a Rosją nie rysuje się swego rodzaju spór terytorialny, polityczny, demograficzny, ekonomiczny? Chodzi o daleki wschód i daleką północ Rosji, Syberię, którą faktycznie kolonizują Chińczycy powoli. To jest kluczowe pytanie, ale niestety odpowiedź na nie mógłby znać tylko ktoś, kto zna przyszłość. Ale bez wątpienia odpowiedź na to pytanie będzie najważniejsza i to nie w ciągu najbliższych miesięcy, nie w czasie tej wizyty, ale w ciągu najbliższych 10 lat. Nie zwracałbym tak wielkiej uwagi na tą symbolikę, ale na to nie to, co mówią przywódcy, ale to, co robią. Bo jeśli przypomnimy sobie początek Hu Jintao, poprzedniego prezydenta Chin, to on na pierwszy kraj swojej wizyty również wybrał Rosję. A potem te stosunki nie układały się wcale tak wspaniale. Przede wszystkim Chiny i Rosja nie doszły do porozumienia w sprawie kontraktu Gazpromu. I to jest jakby pierwsza rzecz, która nie zostanie także załatwiona w czasie tej wizyty. Tutaj Rosja zawsze stara się wciągać Chiny jako takiego, ogłasza o tym, że są jakieś projekty ekonomiczne, gospodarcze z Chinami. No ale jeśli spojrzymy na mapę chińskich inwestycji na świecie, to Rosja prezentuje się skromnie. Nawet niektórzy analitycy mówią, że istnieje obawa, że Rosja stanie się zapleczem surowcowym dla Chin. I tutaj jeszcze ta kwestia właśnie Dalekiego Wschodu, którą pan poruszył, kluczowa. Władimir Putin już ponad 10 lat temu mówił o tym, że jeżeli Rosja nie znajdzie jakiegoś pomysłu na zagospodarowanie tych terenów, to ludność tych terenów zacznie mówić po rosyjsku, po chińsku, przepraszam. I wiele takich Rosjan już spotykałem w Chinach, z Władywostoku czy z tamtego rejonu, świetnie mówiących po chińsku, którzy wybierają Brali się na studia do Chin i to były blondowłose właśnie dziewczyny, Rosjanki, mówiące perfekcyjnym chińskim. Sprawy międzynarodowe, wielka polityka, jeśli chodzi o Rosję i Chiny, widzimy, słyszymy od pewnego czasu, że oba te kraje prezentują podobne stanowisko w sprawie Syrii i w sprawie Korei. W sprawie Syrii tempo, że tak powiem, dyktuje Rosja, Chiny podążają z tyłu, w sprawie Korei jest odwrotnie. Amerykańskie źródła dyplomatyczne sugerują, czy nawet stwierdzają, że Chiny rzeczywiście chcą współpracować ze Stanami Zjednoczonymi w nakładaniu i egzekwowaniu sankcji wobec Korei Północnej. Tymczasem Korea Północna dalej śni swoje sny o potędze. W tych mrzonkach przerabianych na kolejne filmiki propagandowe atakuje Amerykę z lądu, wody, powietrza, niszczy okręty, bierze do niewoli generałów i rzecz jasna zwycięża. Proszę popatrzeć, to nie będzie długa projekcja. To nie jest ten film, który chcieliśmy Państwu pokazać. Będzie można pokazać tamte mrzonki zamienione w wideo północno-koreańskie. To jeszcze chwilę cierpliwości. Tam wróciliśmy do powitania prezydenta Chin na lotnisku w Moskwie. To akurat nie były mrzonki, tylko twarda rzeczywistość. Nic w niej dziwnego nie było. W tym, co zobaczymy za chwilę, a wierzę, że zobaczymy, jednak coś dziwnego się znajdzie. Na razie nie ma, jak słyszę, więc możemy skomentować to, co zobaczymy, zanim to zobaczymy. Zanim to domyślacie nastąpi, pan, o co chodzi, prawda? Te kolejne filmy... Widziałem ten film już w internecie, tak. No, skąd się to bierze? To ma projektować na umysły Koreańczyków i przygotowywać ich do wojny? Znaczy ja myślę, że to działa jakby w dwie strony. Pewnie podtrzymuje jakąś motywację czy mobilizację w Korei Północnej, ale z drugiej strony też myślę, że w dobie internetu i kultury obrazkowej to jest ciekawe też myślę, że dla internautów na całym świecie. Więc myślę, że to jest taka, jak to się mówi, obosieczna broń trochę. Bardzo ciekawe jest, w którą stronę pójdzie Korea Północna. Można powiedzieć, że ten kraj jest taką azjatycką Białorusią trochę, która cały czas tam straszy, czy stara się poprzez to straszenie wyegzekwować dla siebie
jak najwięcej. Wydaje się, że przywódcy chyba Północnej Korei, jakoś im się spodobał ten model konsumpcyjny, że lubią się dobrze ubrać, że lubią NBA, zapraszają Dennisa Rodmana. Mam takie przeczucie, że będzie się ten kraj powoli otwierał, a te wszystkie takie szantaże spowodowane są tym, żeby uzyskać jakby wyższą cenę za to otwarcie. Czyli straszymy, ale de facto chyba mamy taką ochotę pójść tą samą drogą, którą Chiny poszły 30 lat wcześniej, czyli otwarcia się na świat i właśnie na te wszystkie dobrodziejstwa, dobrobytu, tak? No ale zobaczymy, jak to pójdzie w przypadku Korei Północnej. Nic dwa razy się nie zdarza, tak? Także pewnie ten model północno-koreański będzie nieco inny, ale mam takie wrażenie i chyba, że to wszystko jest troszeczkę tak na pokaz i wcale bym się tym tak nie denerwował, ani tego nie obawiał. Pan Radosław Pytel, dziękuję za udział w programie, a i w wielu innych wcześniejszych naszych programach.